Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Szczęść Boże, witajcie. Dzisiejsze słowo to mrok. Powiem Wam szczerze, że dzisiaj, kiedy modliłem się tym słowem, to uzmysłowiłem sobie, że modlitwa słowem, czy raczej dzielenie się słowem, w tej wersji, do jakiej Was zapraszam, nie jest łatwe ani bezpieczne. Dlaczego? Bo nie robię tutaj egzegezy, tylko dzielę się z Wami tym, jak mnie osobiście to słowo czyta. I to, co jest niebezpieczne w tym, to przede wszystkim jakieś subiektywne podejście do słowa z mojej strony oraz to słowo, które udaje się do mojego wnętrza i nieraz wyciąga właśnie rzeczy tajemne, najbardziej takie, które ja chciałbym zakryć nawet przed samym sobą. I dzisiejsze słowo właśnie jest takie, kiedy to słowo mrok uczyniło we mnie w czasie modlitwy taką podróż do mojego wnętrza, gdzie to słowo zabrało mnie we wszystkie momenty, w których doświadczyłem mroku w moim życiu. To były momenty doświadczenia grzechu, ale też momenty doświadczenia konsekwencji tego grzechu, czy lęku przed konsekwencjami. Bardzo trudna modlitwa, natomiast Pan Bóg nie byłby sobą, gdyby na koniec tej modlitwy mnie nie wyciągnął. To znaczy złożył mi początek i koniec Ewangelii w jedno zdanie. Mrok, nie ma go tutaj, nie ma go tutaj, nie ma go tu. Oczywiście pięknie połączona ta dzisiejsza, te fragmenty Ewangelii w tę uroczystość wszystkich, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, kiedy wychodzimy od tego mroku, który spowił ziemię w momencie śmierci Chrystusa oraz tej radosnej nowiny, nie ma go tu, bo zmartwychwstał. I by mnie podźwignąć z tego mojego osobistego mroku, na tej modlitwie tak pięknie klamrą stało się to zdanie. Mrok, nie ma go tutaj. Dlaczego? Bo zmartwychwstał. Kochani, dzielę się z Wami tym, że żaden mrok nie jest w stanie nas pokonać, żaden mrok nie jest w stanie nam zaszkodzić, bo Chrystus zmartwychwstał. I dzisiaj, kiedy mamy w sobie ten smutek za naszymi bliskimi, choćby i odwiedzamy groby, modlimy się za wszystkich wiernych zmarłych i może pogrążeni jesteśmy nieraz w mroku, a także w mroku z powodu naszych grzechów i konsekwencji, to Chrystus nad tym naszym mrokiem i nad tymi grobami mówi to samo, co powiedział anioł do kobiet. Nie ma go tu, zmartwychwstał. Nie bójcie się więc, ale rozradujcie się. Do zobaczenia.